Cześć. Cześć. Słuchajcie, piąteczka. Ojej, ja mi zasypia. Ach. Słuchajcie, dzisiaj sobie pogadamy. Nie, właśnie nie obierze Babel. Pogadamy sobie o tym, że warto współpracować ze sobą. Okej. Okay. I przestali współpracować. A Pan Bóg chce, żebyśmy współpracowali? Razem! No właśnie. Słuchajcie, co to znaczy być zgodni w czymś? Jak to rozumiesz, Aureko, Gabuś? Że na przykład Gabuś i Aureka są zgodni. Trzeba się dzielić. No nie do końca. Wyobraźcie sobie, że wspólnie razem chcemy zbudować. To wierzę, okej? No i stawiamy klocek. Aurelka dodaje klocek. Tutaj Gabuś dodaje klocka. Mama, trzeba była. Aurelka dodaje klocka. Mama. Okej, i zobaczysz, to co robimy teraz, robimy zgodnie. I budowa idzie szybko do góry. Okej? Zobaczysz jeszcze raz. Dodam klocka. Zobaczcie, zgodnie budujemy wieżę i wieża powiększa się niesamowicie. A teraz wyobraźcie sobie, że nie jesteśmy zgodni. Aurelka chce zbudować coś innego, proszę. Gabuś chce zbudować coś innego, tylko ja chcę zbudować wieżę. No budujcie tam coś. O, jak powoli idzie ta wieża. No coś tam mi się udaje, ale każdy buduje coś innego. Coś tam się powiększa wieża, ale... No dobrze, no to teraz mam pytanie. Na czym polega, że jesteśmy zgodni? Aurelko, jeszcze raz. W kontekście budowania. Że razem budujemy. Że razem budujemy i wtedy co się dzieje? Przestaje większe. Większe. Szybciej możemy osiągnąć cel budowy. Ok? Ok, Gabuś. Chyba tak to zrobimy. Dobra, dociskaj. Da radę? Da. Zobaczcie, zgodnie zbudowaliśmy dużą wieżę. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ Pan Jezus wspomina, żebyśmy zgodnie co innego robili. Nie budowali klocki, tylko coś innego. Posłuchaj, Gabuś. W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale Pan Jezus mówi: jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Gabusiu, co to znaczy zgodnie prosić Pana Boga o coś? Zgodnie, czyli? Razem budować. Okej, no powtórz razem. Zgodnie znaczy razem z kimś. A co to znaczy, że wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie? Jak to mamy rozumieć? Fajnie. Czyli możemy prosić, Pan Bóg może nam to dać jako dar, jako swoją łaskę. Czy my zgodnie się modlimy o coś, Aurelko, w rodzinie? O zdrowiu. Okej, a co jeszcze? O ciuchci. Nie mógł zapomnieć, a znalazł się w kieszeni. Kurde, tak? Czyli po iluś dniach, nie? Okej. A jak się o coś modlimy razem, zgodnie, to w jaki sposób się modlimy? Jezus Twoje imię, Jezus Twoje imię. I przez Twoją świętą. Niech będzie zdrowy Gabuś i Gabuś. Dobrze. Ostatnio, chyba kilka dni temu, pamiętasz jak mi głowa bolała? Bardzo rzadko boli głowa. Już myślałem, że będę lekcję odpływał. I od razu się pomodliliśmy. Całą rodziną z Łucją. I potem, jak coś to zwolnienie bolało, tak szybko pominęło. Od razu zeszło. To jest takie piękne, że uczymy się tego zaufania do Pana Boga, że z każdą sprawą możemy pójść do Niego, bo jest naszym tatą, jest naszym ojcem, troszczy się o nas. Okay? Ale przy posiłkach też się modlimy i łapiemy się wtedy za rączki. Właśnie. Alleluja. Alleluja. Pomodlimy się. O co się pomodlimy zgodnie wszyscy? Alleluja Jezusa. Dobrze. Okej. O duże problemy i o małe problemy. I tak, Panie Jezus. Panie Jezus, żeby się wszystko Jezusa, by te wszystkie problemy były tatusi, mamusi, moje, odeszły od nas, żebyśmy już zapominali o tych problemach. Prosimy Cię. Prosimy Cię, Panie Jezu, abyś dotknął serca każdego z nas, mamy, taty, Lucy, Jakusia, Jaureki, abyśmy zawsze byli zgodni w modlitwie i dążyli do świętości. Jeśli się Wam podobało, to dajcie łapki w górę. I subskrypcję. Pa, pa!